Cześć, witajcie. 2 dni temu przyjechał do mnie OnePlus Nord. Telefon, który budzi spore zainteresowanie. Dlatego też postanowiłem podzielić się z Wami moimi pierwszymi spostrzeżeniami na jego temat, takimi na gorąco po raptem 2 dniach użytkowania. Zapraszam. Na początek 2 słowa o tym, co w zestawie. Zestaw podany bardzo estetycznie, bardzo apetycznie. Czerwony przewód, jest też całkiem estetyczny pokrowiec z ikonu i pokaźny zasilacz. Pokaźny, ale za to 30-watowy. Stylizacja telefonu? Trochę taka zwyczajna, ale przyznam, że ten turkusowy kolorek, może się podobać. W każdym razie, telefon jest niebrzydki, do ergonomii nie mam żadnych zastrzeżeń. Szybciutko rzućmy okiem co gdzie. Na dole sporo się dzieje, bo mamy i port USB-C, i głośnik, i gniazdo na karty. Niestety gniazdo tylko na 2 karty nanoSIM, bez możliwości rozbudowy pamięci telefonu. Na prawym boku włącznik i charakterystyczny dla OnePlusów suwakowy przełącznik wyciszania powiadomień. Przyciski głośności są po przeciwnej stronie obudowy i jak dla mnie mogłyby być trochę wyżej, ale ja mam wielkie łapy. Jeżeli macie drobniejsze dłonie, to podejrzewam, że dla Was będą wygodne. No trzeba się tylko po prostu przyzwyczaić, że są na przeciwległym boku co wyłącznik. Tak, że tylko mikrofon, w zasadzie pusto. No i to tyle. W wyświetlaczu lornetkowy otworek, a wyświetlacz bardzo dobry. Świetny wyświetlacz z szybkim odświeżaniem. Jest oczywiście tryb czytania, tryb ochrony wzroku. Możemy w menu dostosować parametry ekranu do naszych upodobań. Wyświetlacz jest po prostu super. Powiadają, że miewa zielonkawe zabarwienie przy niskim poziomie jasności. I powiem Wam szczerze, sprawdzałem, próbowałem uzyskać ten efekt. W moim egzemplarzu nic takiego nie widać. Więc możliwe, że po prostu tylko pewna partia tych telefonów jest dotknięta problemem. A skoro o problemach mowa, to jeszcze w internecie krążyły informacje, że telefon się dość łatwo wygina, dość łatwo łamie. Gdzie co ja sporą siłę przykładam i kurczę, nie udało mi się go wygiąć. Co więcej, telefon przy takiej próbie wyginania, kręcenia nim we wszystkie strony, nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów. Także myślę, że ten problem też jest chyba troszeczkę demonizowany, bo moi drodzy, jak się uprzecie, to złamiecie każdy smartfon, prawda? Chyba w normalnym użytkowaniu raczej nic Nordowi nie grozi. 2-3 dni to trochę mało, żeby wypowiadać się na temat osiągów akumulatora. Ale zapowiada się nieźle, bo słuchajcie, sporo się nim bawiłem, a przez weekend ładowałem go tylko raz. Naładowanie baterii zajęło nieco ponad godzinę i przyznam, przeoczyłem, nie zmierzyłem dokładnie, nie zdążyłem. Ale tak czy siak, bateria zapowiada się całkiem zacnie. Wydajność też jest dosyć przyzwoita. Jest Snapdragon 765G, jest 12 GB RAM-u przynajmniej w egzemplarzu, który ja testuję. Jest 256 GB pamięci wbudowanej, której podkreślam jeszcze raz, niestety nie powiększycie. Realnie tej pamięci na start macie około 230 giga i warto odnotować to, że OnePlus raczej nie dodaje zbyt wielu dodatkowych aplikacji i na pewno nie dodaje żadnych śmieci do oprogramowania. A skoro już o oprogramowaniu wspominam, to mamy tutaj Androida 10 z nakładką Oxygen w wersji 10.5. Interfejs dosyć sympatyczny, można go używać w formie płaskiej, można używać go z zasobnikiem na aplikację. Są tutaj pewne opcje personalizacji tego interfejsu, są też oczywiście gesty. Wszystko to pracuje zgrabnie, sprawnie, stabilnie. Nie zauważyłem, żeby smartfon przynajmniej na tym początkowym etapie użytkowania miał jakiekolwiek problemy. Jakość dźwięku jest niezła, głośnik zewnętrzny jest niestety pojedynczy, ale też gra zupełnie przyzwoicie. Jeżeli chodzi o stronę komunikacyjną, nie ma się do czego przyczepić. Telefon jest kompletnie wyposażony we wszystkie potrzebne interfejsy łączności i wszystko działa tak jak należy. Nie zauważyłem żadnych problemów. Natomiast moją uwagę zwrócił silniczek wibracyjny, który generuje bardzo sympatyczną wibrację. W kwestii zabezpieczeń jest zwyczajnie. Mamy ekranowy czytnik linii papilarnych. Nie jest rewelacyjny, ale tragiczny też nie. Jest rozpoznawanie twarzy, ale takie proste, oparte o obraz przedniego aparatu. Możemy sobie oczywiście zrobić w telefonie też strefę chronioną. Jeżeli chodzi o fotografię, to odrobinkę się rozczarowałem. Ale spokojnie, źle nie jest. Naprawdę. Zdjęcia dzienne są po prostu świetne. Kolory są moim zdaniem dosyć naturalnie odzwierciedlane. Szczegółów nie brakuje. Fotki są po prostu bardzo dobre. Bardzo dobrze udają się również makro. Przedni aparat też robi robotę. Mamy tutaj aparat podwójny z szerokim kątem. Także selfiaki też na poziomie.
W zasadzie bym się do niczego nie przyczepiał, gdyby nie fotki nocne. No te niestety są nieco poniżej moich oczekiwań, bo znam tańsze telefony, które robią nocą lepsze zdjęcia. Tutaj jest nawet tryb nocny, ale no nie wyszło to dobrze. Miejmy nadzieję, że OnePlus trochę coś tutaj w aktualizacjach oprogramowania poprawi i może w przyszłości będzie lepiej. Na razie jest, tak jak powiedziałem, nieco poniżej oczekiwań względem ceny telefonu. Podsumujmy. Bardzo dobry ekran. Przyzwoita wydajność, bardzo dobre zdjęcia dzienne, szybkie ładowanie i dobrze zapowiadający się akumulator. A po drugiej stronie mamy brak mini jacka, brak miejsca na kartę microSD, brak ładowania indukcyjnego, brak wodoszczelności, chociaż jakaś ochrona pewnie jest, bo być może zauważyliście uszczelkę wokół szufladki na karty, więc możliwe, że coś jest, ale producent tego nie komunikuje, więc mówimy, że brak wodoszczelności. No i te zdjęcia nocne, które w telefonie za 1000 zł to by uchodziły za przyzwoite, ale... No niestety OnePlus Nord jest nieco droższy i tutaj już te wymagania trochę mamy większe. Ogólnie telefon jest całkiem sympatyczny i przy swej cenie wynoszącej 1900 albo 2300 w tej mocniejszej wersji, czyli 12256, jest moim zdaniem godną rozważenia propozycją, ale trochę nie rozumiem tego całego hype'u, jaki powstał wokół tego modelu. Od po prostu zwyczajny, zupełnie poprawny smartfon, ale... żeby takie zainteresowanie budzić, jakie wywołuje w mediach społecznościowych czy w serwisach technologicznych. Ja tu czegoś nie rozumiem. Może wy wiecie, na czym polega fenomen tego urządzenia? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzach. Ja po tych 3 dniach spędzonych z OnePlusem Nord jestem w sumie z niego zadowolony, ale nie jestem pewien, czy bym go kupił. Więcej na temat tego smartfonu dowiecie się z recenzji, którą sporządzi Jola i która za jakiś czas pojawi się na łamach serwisu mgsm.pl i tam bardzo serdecznie Was zapraszam oczywiście. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!